Kochani, rozpoczniemy teraz drugą część naszego spotkania. Ja was w ogóle nie widzę stamtąd, dlatego pozwolę sobie podejść bliżej. Bardzo lubię patrzeć na twarze tych, którzy się nie zgadzają ze mną. Wiesz, bardziej mnie motywują do tego, że nie skończę, dopóki wszystkich nie przekonam, że ja mam rację. Oczywiście żartuję. To Duch Święty przekonuje nas przede wszystkim i to Jemu zawierzamy tą drugą część naszego spotkania w sposób szczególny. Kochani, powstańcie. Połóżcie wasze ręce na sercu, zamknijcie wasze oczy i uświadomcie sobie, że Pan Panów i Król Królów jest w was. Że jesteście tabernakulum żywego Boga. Że jesteście teraz przebóstwieni. Że jest w was ten, który jest Bogiem wszechmogącym, a nie trochę mogącym. Że wszystko jest możliwe tego wieczoru. Że On ci daje łaskę, która może przemienić całkowicie twoje życie. Teraz. Przymnóż nam wiary, Maryjo. Daj nam, Maryjo, twoją wiarę, którą miałaś na ziemi. Twoją wiarę w Boga. Twoje zaufanie Bogu. Teraz. Dla każdego z dzieci w tym kościele. Maryjo. I pozwól teraz, aby tak jak w Wieczerniku, tam gdzie ona była zgromadzona z apostołami i wyprosiła im to cudowne, niesamowite, przemieniające zstąpienie Ducha Świętego, niech teraz ona położy swoje dłonie na tobie, odczuj jej dłonie na tobie i poproś w swoim sercu: Maryjo, daj mi teraz Ducha Świętego. Módl się, aby On na mnie stąpił. Twój oblubieniec. I powtórzmy tak. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź przez niepokalane serce Maryi. Twojej umiłowanej oblubienicy. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi. Twojej umiłowanej oblubienicy. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, twojej umiłowanej oblubienicy. Amen. Usiądźcie. Kochani, może się dziwicie, że to kazanie i te konferencje, które gdzieś tam ostatnio głoszę, są takie bardzo apologetyczne, czyli bronią prawd wiary, w które Kościół wierzy od 2000 lat, jest prowadzony przez Ducha Świętego do coraz głębszego odkrywania tych prawd, ponieważ naprawdę żyjemy obecnie w czasach wielkiego zamętu dotyczącego prawd wiary. To, w co Kościół wierzył, to, co Kościół wyznawał i praktykował przez 2000 lat, jest dzisiaj kwestionowane i to często przez ludzi tak zwanych bożych. Ludzi, którzy mówią o sobie, że są chrześcijanami. Wiecie, wołamy o Ducha Świętego. Duch Święty stąpił na Maryję, czyniąc ją Matką Boga. Maryja jak nikt inny jest pełna Ducha Świętego, czyli pełna łask. Pełna Bożej obecności. Kiedy Duch Święty pierwszy raz wstępuje na nią, czyni ją niepokalanie poczętą. Rozumiesz? Czyli On wstępuje na nią i poczyna ją bez grzechu. Co więcej, ona nie popełniła żadnego grzechu przez całe swoje życie. Pierwsze wylanie Ducha Świętego czyni ją niepokalanie poczętą. I teraz uważaj, bo jeśli
ty chcesz być cały jej, a ona cała twoja, to pierwszą rzeczą, którą będzie robił Duch Święty w tobie, to niszczył moc grzechu. Wszyscy będziemy niepokalanie poczęci. Jak Maryja. Kiedy? W niebie. W niebie nie będzie nikogo, kto ma choćby minimalny ślad grzechu. Wszyscy będziemy jak Maryja, niepokalanie poczęci. Niektórzy, przeżywając chociażby czyściec na ziemi, od razu pójdą do nieba, bez grzechu, niepokalani. Inni przejdą szkołę czyśćca, bardzo bolesną. To jest bardzo ważne, wiecie, ponieważ naszym zadaniem jest iść prosto do nieba. Ale Matka Boża mówi w niektórych objawieniach swoich, że większość ludzi idzie dzisiaj do piekła. Bardzo wielu do czyśćca, bardzo niewielu do nieba. Ale każdy z nas chce pójść do nieba, prawda? Celujemy w niebo, prawda? Babciu, jak babcia ma na imię? Jak? Elżbieta. Słuchajcie, babcia Elżbieta celuje w niebo. Ilu jeszcze celuje w niebo w swoim życiu, tak jak babcia Elżbieta? Okej. Okay. Jak babcia Elżbieta chybi, to gdzie trafi? Do czyśćca. Ale jak babcia Elżbieta chce do czyśćca i chybi, to gdzie trafi? Niektórzy mówią tak. Choćbym się dostała do czyśćca. Pamiętacie to? Znacie to? Choćbym się dostała do czyśćca. Nie! Twoim zadaniem jest celować w niebo. A w niebie nie może być nikt, kto jest niepokalany. Każdy musi być niepokalany w niebie. Czyli jeśli wołamy Ducha Świętego, aby stąpił na nas, to wpierw wołamy o to, żeby zmiażdżył w nas moc grzechu. Wykorzenił z nas grzech. Do tego stopnia, że znienawidzimy grzech. Wiesz, dopóki nie masz nienawiści do grzechu, to bardzo łatwo będziesz go popełniać. I wiesz, co miesiąc chodzi do spowiedzi z tymi samymi grzechami. Wiesz dlaczego? Ponieważ nigdy ich nie znienawidziłeś. To jest łaska. Czasami, wiecie, ludzie, którzy doświadczą ruiny swojego życia z powodu różnych grzechów, które popełnili, nienawidzą ich całym sercem. Ale wielu, dopóki jeszcze nie doświadczyło skutków i konsekwencji swoich grzechów, lekceważy je. Pamiętam kiedyś diabła na egzorcyzmie, jak powiedział: ja jestem cierpliwy. Dopadnę cię wtedy, kiedy najmniej będziesz się tego spodziewał. To jest wkurzająca cecha diabła. To nie jest tak, wiesz, że jak demon w ciebie wejdzie, to od razu zaczniesz, wiesz, lewitować pod sufit, wiesz, piana z pyska, czerwone oczy, będziesz zionąć siarką i ci ogon z tyłka wyskoczy. Nie, nie, to nie tak. Demon za każdym razem, kiedy wchodzi, pierwszą rzeczą, którą robi, to się ukrywa. Żeby nie dać ci poznać, że wszedł. I kryje się w tobie po to, aby móc zacząć zdobywać krok po kroku terytorium. Terytorium twojej duszy. Ktoś na przykład będzie chodził do wróżki, albo będzie na przykład uprawiał magię, albo będzie jeździł na przykład do jakiegoś bylego terapeutów. I ty mu powiesz: ty wiesz, jakie skutki mogą być tego, co ty robisz? I mu wymienisz to pach, 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 pach. A on powie: człowieku, ja nie mam żadnych z tych rzeczy, o czym ty mówisz. Dlatego, że demon jest w ukryciu. I zaczyna zdobywać krok po kroku swoje terytorium. I kiedy będzie już miał pełną moc rażenia, rozpocznie dzieło dewastacji. Dzieło zniszczenia. Ale wpierw musi zdobyć terytorium. I robi to krok po kroku, tak, że ty nawet się tego nie spodziewasz, że on obejmuje kolejne obszary twojej duszy. I kiedy osiągnie gotowość bojową, zaczyna dzieło zniszczenia. I wtedy wszystko zaczyna ci się walić.
Twoje małżeństwo, Twoje życie osobiste, zdrowie, praca, relacje, rodzina, wszystko, na czym Ci najbardziej zależy, wszystko zaczyna rujnować się. I to wiesz, czasami wszystko naraz. Wtedy już jest za późno, żeby cokolwiek robić. Po ludzku. Jezus mówi, że diabła można rozpoznać po jego śladach. Charakteryzuje go, że jest zabójcą, złodziejem i niszczycielem. Co zabija w tobie najpiękniejszego? Diabeł, dzisiaj, dzisiejszego wieczoru. Co diabeł ci kradnie najpiękniejszego? Miałeś coś wspaniałego i ci ukradł. W jakiej dziedzinie życia czujesz, że zostałeś okradziony przez piekło? Miałeś jakąś piękną wartość i zostałeś okradziony przez diabła. On ci to zabrał. Co ci zniszczył? Demon zniszczenia, wiecie, jest dzisiaj bardzo, bardzo silny. Ten demon zniszczenia powoduje to, że praktycznie nie jesteś w stanie nic dobrego zbudować, bo wszystko jest rujnowane, wszystko jest niszczone. A więc pierwszą rzeczą, którą czyni Duch Święty po przyjściu do ciebie, to jest wywalenie diabła, jego wszystkich ataków na ciebie, rozpoznanie działania jego w twojej duszy i zmiażdżenia mocy grzechu. I dlatego Maryja jest niepokalanie poczęta i kiedy ty chcesz rozpocząć, tak jak Jezus, swoje życie w niej, a Jezus rozpoczął swoje życie w niej od poczęcia się w niej, to znaczy, że wzywając przez moc niepokalanego poczęcia Ducha Świętego, prosisz Go, aby On złamał moc grzechu w tobie. Nie wiem, może jesteś niszczony przez jakiś grzech już latami i nie masz siły powstać z niego i próbowałeś wszystkiego. Módl się przez moc niepokalanego poczęcia, aby Duch Święty stąpił i złamał w tobie to, co dotychczas było nie do złamania. Ale uważaj, rób to przez moc niepokalanego poczęcia. Bo po to ona jest niepokalanie poczęta, aby Duch Święty stępował przez nią na ciebie i w tobie niszczył moc zła. Pomyśl teraz przez chwilę. Czy jest jakiś grzech w tobie, który ma większą moc niż twoje modlitwy? Ma większą moc niż twoje decyzje poprawy i nawrócenia? Jest silniejszy i bardziej zakorzeniony w tobie niż twoje dobre chęci, żeby w końcu z nim skończyć? Czy jest coś takiego? W chwili ciszy, za chwilę będziemy się modlić przez moc niepokalanego poczęcia, aby została złamana ta sytuacja śmierci, moc tego grzechu. Przemyśl teraz, o co chciałbyś poprosić Ducha Świętego przez moc niepokalanego poczęcia Maryi. I teraz uważaj, w swoim sercu módl się w ten sposób. Duchu Święty. Poczekaj. Ja ci powiem jak, a potem sam, w swoim sercu. Mów tak. Duchu Święty, przez moc niepokalanego poczęcia Maryi złam we mnie moc grzechu. Na przykład pychy, nieczystości, alkoholizmu, narkotyków, gniewu, złości, agresji,
tego wszystkiego, co cię niszczy, ducha śmierci, egoizmu, lenistwa, obżarstwa. Cokolwiek zobaczyłeś w sobie, co ma większą moc nad tobą, jakikolwiek grzech czy nauk, powtarzaj, Duchu Święty, złam moc tego grzechu, nazwij go po imieniu, przez moc niepokalanego poczęcia. Przyjdź i stąp na mnie, Duchu Święty, i przez moc niepokalanego poczęcia złam teraz we mnie moc tego grzechu. Duchu Święty, przez moc niepokalanego poczęcia złam we mnie teraz moc tego grzechu. Wołaj teraz w swoim sercu intensywnie, intensywnie. Ja będę śpiewał do Ducha Świętego, a ty rozprawiaj się z tym grzechem. Po prostu poddaj Duchowi Świętemu moc tego grzechu. Maryja jest przy tobie. Okrywa cię swoim płaszczem. Nic się nie bój, wołaj z wielką wiarą. O Duchu Święty, duszo mej duszy, uwielbiam Cię. 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 Przyjmij teraz przez wiarę, że jesteś uwolniona, uwolniony. Mów w sercu. Duchu Święty, uwielbiam Cię, że przez moc niepokalanego poczęcia Maryi zostałem uwolniony od przygniatającej mocy tego grzechu, który dotychczas mnie niszczył, który zabierał mi, kradł radość życia, który niszczył we mnie Boże życie. Jestem wolny. Ten grzech już nie będzie nade mną panował. Chwała Ci, Duchu Święty. Dziękuję Ci, Duchu Święty. Dziękuję Ci, że uczyniłeś to przez Maryję, niepokalanie poczętą. Wołaj tak teraz w swoim sercu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
pięknie. Drugie zstąpienie Ducha Świętego na Maryję dokonało się w zwiastowaniu. Kiedy w Nazarecie przychodzi do niej anioł Gabriel i mówi, że będzie Matką Boga. Jak to się stanie? Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego cię osłoni. Co to znaczy? To znaczy, że Duch Święty zapłodni Maryję i fizycznie pocznie się w niej Bóg. Nikt nigdy w całej historii świata, wśród największych świętych, nie został wybrany do tego, aby począł się w nim fizycznie Bóg. Jest niesamowite. Pomyśl, jak trzeba być zjednoczonym z Duchem Świętym, żeby fizycznie począł się w tobie Bóg. Jak bardzo ona jest pełna Ducha Świętego. Fizycznie poczyna się w niej Bóg. I moc Najwyższego ją osłania. Wiecie, tam jest takie słowo użyte episkiadzein. Osłona, obok chwały stąpi na ciebie i cię osłoni. Święty Łukasz nawiązuje tu oczywiście do Starego Testamentu, do Arki Przymierza, która była osłonięta obłokiem chwały, który stępował z nieba i osłaniał Arkę Przymierza Bożą obecnością. Chronił ją, ukrywał ją przed ludźmi, szczególnie grzesznymi. Pamiętasz, wystarczyło, że ktoś grzeszny dotknął Arki i padał martwy. Dlaczego padał martwy? Ponieważ obok osłaniał Arkę, aby nikt nieświęty, niegodny nie dotknął Arki. I oczywiście, że święty Łukasz wskazuje tutaj na Maryję, która jest prawdziwą Arką. Tamta Arka ze Starego Testamentu była tylko zapowiedzią tej Arki, którą jest Maryja. I Duch Święty wstępuje na nią, zapładnia ją, fizycznie poczyna się w niej Jezus i zostaje Maryja osłonięta, ochroniona mocą Najwyższego. Wchodzi w obłok, który teraz będzie ją całkowicie chronił. Druga, bardzo ważna, przestrzeń wstępowania Ducha Świętego. Kiedy On wstępuje, nie fizycznie w tobie, ale duchowo, chce rozpocząć rodzenie się w tobie Jezusa. Duchowo. Czyli Jezus chce w tobie zacząć rosnąć, dojrzewać do tego momentu, w którym ktoś patrząc na ciebie nie będzie już mógł rozróżnić ciebie od Jezusa. Święty Paweł powie, ja już nie żyję. Żyje we mnie Jezus. Nawet mówi tak, że uczcie się tego, co wam przekazałem. Naśladujcie to, co wam pokazywałem. Patrzcie na mnie, ponieważ jestem tak zjednoczony z Jezusem, że patrząc na mnie zobaczycie Jezusa. Musi powiedzieć, co za pyszny gość, nie? Ale on był tak zjednoczony z Jezusem, że nie bał się powiedzieć, naśladujcie mnie we wszystkim, ponieważ już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Nie? Jezus w nim tak dojrzał, że kto patrzył na Pawła, widział Jezusa. I teraz naszym zadaniem jest pozwolić, aby Maryja nas przeniknęła, tak nas przeniknęła, że Duch Święty wstępując na nas przez nią, zacznie w nas kształtować Jezusa. Można powiedzieć obrazowo, że Jezus fizycznie począł się w Maryi, urodził się w niej dla nieba, dla swojej misji mesjańskiej, a teraz Maryja chce każdego z nas wziąć do swojego łona i ukształtować Jezusa Chrystusa w każdym z nas, aby upodobnić nas do Jezusa.
Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że nikt inny nie potrafi tak ukształtować w tobie Jezusa jak Maryja. Ponieważ to Bóg wybrał jej łono, aby w niej Jezus zaczął się kształtować mocą Ducha Świętego. On wziął od niej swoje ciało. Popatrz, to ciało na krzyżu przybite trzema gwoździami. To jest też ciało Maryi. Kiedy przyjmujesz ciało i krew Boga, od kogo On wziął to ciało i tą krew? Od Maryi. To jest jej ciało i jej krew. Oczywiście Jezusa ciało i krew jest przebóstwione, ale DNA jest od Maryi. Czyli ona jest tak z Nim zjednoczona, On jest tak z nią zjednoczony, że nawet mają to samo DNA. Nie chcę was teraz wprowadzać w najnowsze osiągnięcia genetyki dotyczącej wzorów DNA, kodu genetycznego w nas. Ale to jest niesamowite, co dzisiejsza genetyka odkrywa i jak dzięki temu możemy zobaczyć zaskoczeni na maksa, a może nie zaskoczeni, ale że nauka pokazuje, że DNA syna jest połączone z DNA matki. Jeśli jej syn jest Bogiem i wziął od niej ciało i krew, to DNA syna jest połączone z DNA matki w sposób jedyny i niepowtarzalny. Więc jeśli chcesz, aby ona w tobie ukształtowała Jezusa, żeby ten Jezus zaczął dojrzewać w tobie i zaczął patrzeć przez twoje oczy, mówić przez twoje usta, dotykać twoimi rękami, kochać twoim sercem, no to nie ma piękniejszej przestrzeni jak jej łono. Dlatego wielu świętych mówiło o tym, aby wejść do łona Maryi. Pamiętacie, przyszedł taki mądrala, Józef z Arymatei, Nikodem, nocą do Jezusa. I mówi, co to znaczy narodzić się na nowo? Jezus mówi, musisz narodzić się na nowo. Ale co to znaczy narodzić się na nowo? Wejść jeszcze raz do łona matki? No nie da rady. To narodzenie jest z Ducha Świętego. Ale łonem duchowym, gdzie poczyna się nowy człowiek, dojrzewa i rodzi się dla Boga, to jest łono Maryi. Duchowe łono Maryi. Słuchajcie, w związku z tym, jeśli chcemy szczególnie poprosić ją o to, aby ona zaczęła nas kształtować na wzór Jezusa w swoim łonie niepokalanym, w duchowy sposób, mocą Ducha Świętego, to musimy tak się modlić. Musimy powtórzyć to, co zrobił Jezus. Poczynając się w jej łonie, On fizycznie, my duchowo. Dać się kształtować mocą Ducha Świętego tak jak Jezus. Gdzie? W łonie Maryi. Mamy dać się ukształtować dłońmi Ojca Niebieskiego. Gdzie? W łonie Maryi. Po prostu my naśladujemy Jezusa. Nie robimy nic niebiblijnego. Jezus fizycznie, my duchowo. Mamy naśladować Jezusa w każdym calu. Mamy się całkowicie do Niego upodobnić. Wszystkie wydarzenia z życia Jezusa są po to, aby nam wskazać drogę od poczęcia do śmierci, którą On dla każdego z nas przygotował. Ta droga nazywa się chrześcijaństwo, a Jezus zaczyna od poczęcia się w Maryi. Dlatego teraz tak się pomodlimy. Zamknijcie wasze oczy. I spróbujcie oczami wyobraźni zobaczyć siebie w Maryi jako taki malutki embrionik, malutkie dzieciątko, córeczka, synek. I poproś Maryję, aby ona poczęła cię w swoim łonie, tak jak Jezusa, tylko że duchowo. Jej łono jest niebem Boga, jest rajem Boga. A więc
tam już nie musisz się niczego bać. Tam jesteś całkowicie osłonięta mocą z wysoka, mocą najwyższego. Jej łono jest najbezpieczniejszym miejscem we wszechświecie. Tam nie musisz się już niczego i nikogo bać. Rozmawiaj teraz z Maryją. Mów jej o swoich lękach. Mów jej o tym, czego się boisz. I przyjmuj całkowite bezpieczeństwo jej łona. To jest od teraz twoje mieszkanie, twój dom, jej łono. Najbezpieczniejsze miejsce we wszechświecie. Już nic i nikogo nie musisz się bać. Oddaj jej teraz wszystkie lęki. Moc najwyższego cię osłania w łonie Maryi. Nie muszę się już bać. Oddycham całkowitym bezpieczeństwem. Całkowicie zanurzony w niej, którą osłania Bóg. Więc nic złego nie może mi się stać. Jezus całkowicie się jej oddał jako malutki embrionik w jej łonie. Powiedz w swoim sercu: Maryjo, tak jak Jezus, całkowicie oddaję się Tobie w Twoim łonie. Proszę Cię, zacznij kształtować we mnie Jezusa. Zacznij upodabniać mnie do Jezusa. Proszę Cię, Maryjo, abym był coraz bardziej podobny do Twojego Syna. Powiedz teraz Maryi: Maryjo, poświęcam Tobie moment mojego poczęcia w łonie mojej ziemskiej mamy. Jeśli w jakikolwiek sposób to było bezbożne poczęcie, może byłem dzieckiem niechcianym, niekochanym, nieupragnionym, może poczułem się w grzechu ciężkim pomiędzy mamą i tatą. Może w wyniku przemocy, gwałtu, alkoholu, lęku, strachu. To Maryjo, proszę Cię, uzdrów teraz moment mojego poczęcia mocą Ducha Świętego. Uzdrów moment mojego poczęcia mocą Ducha Świętego. Ojciec Niebieski kształtował Jezusa w łonie Maryi mocą Ducha Świętego. Teraz jako ten malutkie dzieciątko, umiłowany synek, umiłowana córeczka w łonie Maryi, popatrz teraz oczami serca na Abba, Tatusia Wszechmogącego. Tatusia, który jest całą czułością i samym miłosierdziem,
który patrzy na Ciebie z największym zachwytem, tego malutkiego ludzika w łonie Maryi. Patrzy na Ciebie z największym zachwytem, wymienia Twoje imię i mówi: jesteś moim umiłowanym synkiem. Jesteś moją umiłowaną córeczką. I przyjmij cały zachwyt Ojca Wszechmogącego nad Tobą, poczętym w łonie Maryi. Przyjmuj tą prawdę. Nie daj sobie jej nigdy wyrwać z serca. Jestem umiłowanym synem. Jestem umiłowaną córką Boga. Żaden grzech nie ma mocy odebrać mi miłości mojego tatusia wszechmogącego do mnie. Teraz mów w sercu: Abba, tatusiu mój, uwielbiam Cię i dziękuję Ci za to, że jestem Twoim umiłowanym synem, córką. Proszę, rozpocznij kształtować mnie na nowo w łonie Maryi, w mocy Ducha Świętego. Tatusiu, pobłogosław mnie teraz w łonie Maryi. Połóż na mnie swoją dłoń. Połóż na mnie swoje spojrzenie pełne czułości i zachwytu. I pobłogosław mnie, tatusiu. Teraz bardzo powoli w swoim sercu, bardzo powoli patrząc na tatusia niebieskiego, przyjmując od niego całe błogosławieństwo, odpowiedz tą modlitwą, którą nauczył nas Jezus. Bardzo powoli w swoim sercu mów z największą miłością, na jaką Cię stać: Ojcze nasz. I zaśpiewajmy razem, jeśli znamy się, nie znamy, to się szybko nauczmy i przyłączmy tą piosenkę, która odzwierciedla tą modlitwę, którą się teraz modlimy. Maryjo, ukryj mnie w najczystszym sercu Twym. Zamieszkać w Tobie pragnę, w ramionach Twych się skryć, w ramionach Twych się skryć. Maryjo, ukryj mnie w najczystszym sercu Twym, zamieszkać w Tobie pragnę,
w ramionach Twych się skryć. W ramionach Twych się skryć. Maryjo, ukryj mnie w najczystszym sercu Twym. Zamieszkać w Tobie pragnę, w ramionach Twych się skryć. W ramionach Twych się skryć. Święty Augustyn, jeden z największych świętych, doktor Kościoła, powiedział, że całe nasze życie jest życiem w łonie Maryi, gdzie poczynamy się w niej w momencie naszego poczęcia i całe nasze życie przeżywamy w jej łonie, a chwila naszej śmierci jest chwilą narodzenia dla nieba. Ona kształtuje nas do nieba. Dlatego mówiłem, że celujemy w niebo, ponieważ jest to tylko możliwe wtedy, kiedy ona cię pocznie, ukształtuje i urodzi dla nieba. Bez niej będzie ci strasznie trudno pójść od razu do nieba. W niej ona ukształtuje w tobie taką świętość i takie podobieństwo do Jezusa, że w chwili twojej śmierci będziesz gotowy na to, aby pójść prosto do nieba. I nie będziesz opierał się na żadnych swoich zasługach, samodoskonaleniu się, wytrenowaniu cnót, ponieważ to ona obdarzy cię swoimi cnotami. To ona obdarzy cię swoją czystością. To ona obdarzy cię swoją wiarą. To ona obdarzy cię swoim zaufaniem. To ona da ci to wszystko, co dała Jezusowi w mocy Ducha Świętego. Sekret wejścia do nieba w chwili śmierci ma na imię Kecharitomene, pełna łaski, Maryja. Więc jeśli chcesz celować w niebo, to to jest jedyna broń, która trafi prosto do celu. Jeśli chcesz celować w niebo, to żyj w Maryi. To jest tak ważne, wiecie, ponieważ Maryja nikomu niczego nie zasłania. Często protestanci, ci są w ogóle uprzedzeni do niej, ale wielu katolików też zaczyna tak głupio gadać jak oni niestety, że Maryja zasłania Jezusa. Maryja nigdy nikogo nie zasłania. Zrozum, że kiedy ty jesteś w jej łonie, to jest twoje mieszkanie. Jesteś w jej sercu, w jej ramionach, jakkolwiek. Przyjmij metaforę, która jest ci najbardziej potrzebna w danym momencie i etapie życia duchowego. Powiem wam jutro i pojutrze, jak ważne jest też rozróżnianie bycia w jej łonie, w jej sercu, w jej ramionach, pod jej płaszczem, bo każdy z tych symboli ma swoje wielkie znaczenie dla życia duchowego. Poczęcie bez grzechu, poczęcie i kształtowanie na wzór Jezusa, całkowite egzorcyzmowanie od lęku dokonuje się przez życie duchowe w łonie Maryi. Jutro wam powiem o życiu duchowym w jej sercu. Tutaj będziemy inną przestrzeń dotykać naszego życia modlitewnego i relacji z Bogiem. Ale jeśli ja żyję w jej łonie, a we mnie Ojciec, Syn i Duch Święty, to jak Maryja może przesłaniać mi Boga? Zapamiętajcie na całe życie tą najkrótszą definicję chrześcijaństwa. Powtórzcie za mną. Z Maryją i jak Maryja w Duchu Świętym przez Jezusa do Ojca. Z Maryją i jak Maryja w Duchu Świętym przez Jezusa do Ojca. Sami.
KPW? Rozumiemy? Okej. Nikt nikogo nie zasłania. Ja jestem w Maryi, a we mnie jest Bóg. Z Maryją i jak Maryja kontempluje Ojca i Syna i Ducha Świętego, który jest we mnie. To jest tak proste. Jak można tego nie kumać? Można czy nie można? Można tego nie kumać. Kiedy? Kiedy jesteś zainfekowany nasieniem węża. On ci wtedy tak zaczyna interpretować różnego rodzaju cytaty z Pisma Świętego i tak zaczyna zmieniać oczywistą logikę prawd wiary, że to, co wysokie, staje ci się niskie, to, co niskie, wysokie i w pewnym momencie już kwestionujesz wszystko. A to jest tak proste. Bóg jest Bogiem prostoty. I tak jak stwarza rodzinę na wzór rodziny z Nazaretu, na wzór Trójcy Świętej, okej? Tak samo chcę to odwzorować w życiu duchowym. Jest Ojciec, Matka i Ty. Tak samo jak w życiu na ziemi. Dziecko może być ukształtowane w najpiękniejszy sposób tylko wtedy, kiedy ma wspaniałą mamę i wspaniałego tatę. Tata jest tak samo potrzebny jak mama i mama jest tak samo potrzebna jak tata. Wtedy dziecko doskonale może się kształtować i dojrzewać. W życiu duchowym jest dokładnie tak samo. Nie jest sam tata, jest też mama. I nie jest sama mama, jest też tata. I kiedy masz mamę i cudowną relację z nią, i kiedy masz tatę i cudowną relację z nim, wtedy dopiero możesz dojrzeć do nieba. Amen. Oddajmy ten wieczór Matce Bożej, niech ona kształtuje w nas te wszystkie treści. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Pan z wami. Niech was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.